Tak, tutaj mamy kulkę. Ja czekaj, przejdę z tej strony, żeby było coś więcej widać. Kulka jest coś takiego, taki. Jak to zamontować? Aha, no tak. No, do góry nogami. Wszystko tak? Jasne, tak? Okay. Cześć. Zobaczcie kolejny gadżet. Właściwie zabezpieczenie, jakie kupiłem do naszej przyczepy na koło. Nie wiem, czy posiadacie u Was też takie zabezpieczenia, czy nie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Nie jest duże, ale myślę, że będzie bardzo dobre i skuteczne na złodzieja. Chodźcie, zobaczymy, jak to się montuje. No to zaczynamy montowanie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Z tamtej strony felga jest głębsza, więc chyba trzeba będzie głębiej to włożyć z tamtej strony, pod kątem. Myślę, że coś takiego powinno być ok. O. I zabezpieczenie założone, mocno siedzi. Tak to wygląda. Myślę, że spełni swoją rolę. Aby nigdy nie musiał się nikt tutaj do tego dobierać. Znaczy nie musiał, żeby się nie dobierał do tego. Także chyba jest ok. Hej, dzisiaj robimy takie gruntowne porządki i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tu jest nasza przyczepa. Ja już pewnie znacie. Dzisiaj ja się zajmowałam czyszczeniem okien. A mój tata walczył z elektryką. I z kołem. Jakby zabezpieczeniem na koło. Tutaj są okna. I tak to wygląda. W środku też są umyte. Tu nasza przyczepa. Przechodzisz? Przechodzę. Tu jest nasza przyczepa. I tutaj, jak widać, różne rzeczy do czyszczenia brudów, rękawiczki i tak to wygląda. No tu okna, nasz samochód, firanki właśnie tu, bo są po praniu już i będą właśnie zakładane. Otwieramy paczkę, słuchajcie, bo przyszło nowe zabezpieczenie, które Krzysiek wymyślił na hak. No i właśnie chcemy zobaczyć, czy jest ok. I zaraz zobaczymy. Pokażemy Wam, co to jest. Taka mała niespodzianeczka. Mój mąż siedział, myślał i wymyślał. Widać, że Krzysiek walczy. Walka jest nierówna. Nierówna. Zdecydowanie nierówna, bo skalpel zamknięty. Tadam, tadam, tadam. Widać, nie widać, widać chyba. To jest... Linka. To jest paragon. To jest paragon. To za chwilę zobaczymy. Takie something kosztuje tak 189 zł. To jest takie zabezpieczenie na hak. Tu mamy linkę. A, paragon, paragon. Jest wartością dodaną. Tak naprawdę. Chodziło tak naprawdę o to zabezpieczenie. Już mówię, jaki mam pomysł na to, żeby zabezpieczyć hak, żeby ktoś nie odjechał tą przyczepą. Świat dal. Dokładnie. Okazało się, słuchajcie, że... Że tutaj ta... To coś właśnie. Ta odległość jest za mała niż ta odległość między tym tutaj dyszlem i tym hakiem. A się martwiliśmy, rączką. Czy długość będzie dobra, nie? A tej odległości w ogóle... Ale wymyśliliśmy w ten sposób... Mój mąż wymyślił, a tutaj tylko siedzę i marudzę. Że zamkniemy... w ten sposób i wykorzystamy tą linkę. Jak tutaj zamkniemy, może będzie troszeczkę inaczej niż zamierzałem, ale też będzie dobrze. Ale chodzi o efekt tego. Tutaj jest ok, tu w tą stronę to nie przejdzie, nie ma opcji. I w drugą stronę też hak nie przejdzie, ani nie odepnie się, więc kulki kulka nie wypada. Nie założy się przyczepy na hak, tak naprawdę. Ale dodatkowym zabezpieczeniem jeszcze
No jeszcze Krzysiek wpadł na to, będzie ten łańcuch, który jest wartością, znaczy nie łańcuch, tylko ta linka, która jest wartością dodaną. Tak naprawdę do przyczepy. I zrobimy, można zrobić jeszcze takie... Myślał takie i wymyślał. No. Wziął. Nóż nigdy nie odpuszcza. Aż nie znajdzie rozwiązania, co mnie bardzo cieszy. Ja nie odpuszczam? Nie odpuszczasz. Zawsze znajdziesz rozwiązanie. Teraz tak. Już nawet teraz to będzie taki system, że będziesz to robił w 30 sekund. Nawet nie, 3 sekundy. No. And the winner is... I tutaj zapinamy. Krzysztof. Takie zapięcie jest. Całkiem porządne. Lepsze nawet niż w motocyklu mieliśmy. I jest. Jest. I teraz no, już jest tutaj tata. Jest. Więc nie pójdzie w żadną stronę. Zapięcie. Fajnie to wygląda. I to się podoba. Krzysiek mówi, że mu się nie podoba. Nie tak miało być, ale mu się podoba. Oj. Jest tam zaatakowana linką drugą. Jeszcze musimy to założyć. Kabelki obowiązać. Teraz jeszcze jak się nałoży na to ten ochroniarz na ten. Ochroniarz. Ale nie założyłem jeszcze uszczelki jednej. No to wszystko widać od nowa. Nie. Ale jest dobrze. Już się trochę zmartwiliśmy, że to nie takie kupiliśmy, a się okazuje, że zawsze jest jakieś rozwiązanie sytuacji. Są jeszcze takie ciekawe uszczelki. I chyba nie zdążyłam zobaczyć te ciekawe uszczelki. Proszę bardzo, jest okazja. Tak jest. I zameczek jeszcze raz. Pięknie. Zameczek tu jest jeszcze, mam brudne ręce, ale to jest dioda. No człowiek pracy musi mieć brudne ręce. I trzy kluczyki, także jest naprawdę bardzo fajnie. Tu musimy posprzątać, zebrać tu z parkingu, żeby nie śmiecić. I założymy teraz ten pokrowiec. I tak naprawdę tyle pracy, nic nie będzie widać, co zostało zrobione. Hello w tym pięknym dniu. Dobra, zamknęło się. Przyjechaliśmy, słuchajcie, na działkę dzisiaj. Już przygotowujemy się do tego, żeby tu zacząć sobie teraz w dobie tego, co się dzieje, mieszkać. To w związku z tym też chcieliśmy przywieźć tu przyczepę. I trzeba było tutaj troszeczkę poszerzyć wjazd. Nie nagrywaliśmy ostatnio, bo było tutaj dużo pracy i dużo zamieszania z tym, ale wycinaliśmy tutaj gałęzie. No i w tej chwili wjazd się, słuchajcie, zrobił taki fajny, duży, ładny, bo było... Nie wiem, czy pamiętacie w ostatnim filmie, gdzie przyczepa wjeżdżała, to było to naprawdę wąsko. No i teraz myślę, że nie będzie większego problemu. O, Matylda się obudziła, właśnie wtacza się ze swoimi lekcjami do domku. No i teraz mówię, będzie fajnie i łatwiej wjeżdżać. To jak przyjedziemy z przyczepą, to wam to pokażemy, jak to wygląda. Słuchajcie, w zeszłym roku mieliśmy jakiś w ogóle ekstremalny wysyp kleszczy tutaj na działce i postanowiliśmy w związku z tym w tym roku zrobić oprysk. I właśnie dzisiaj przyjechaliśmy po to, żeby ten oprysk wykonać. Trochę mi zajęło wyszukiwanie różnych preparatów. W rezultacie pojechaliśmy do takiego naszego zaprzyjaźnionego ogrodnictwa tu niedaleko. No i pan nam polecił, sprzedał nam fajny preparat. No powiedział, że skuteczny, bezpieczny dla nas, dla środowiska, więc jakby no nie będziemy tutaj, nie mam powodu nie wierzyć, bo pan nam wiele razy pomógł w różnych kwestiach. Teraz będziemy przygotowywać roztwór, no i później się będzie to opryskiwał. Także pokażę wam, jak będzie wyglądał jak Smita. Także się właśnie nalewa wodę do baniaka. My teraz będziemy rozrabiali, tak jak wam przed chwilą powiedziałam, ten roztwór. Hello, Krzysztofie. Hey. Jesteś ze krzaczorami. Mamy też w planach zrobić troszeczkę wycięcia krzaków, bo pewne... O, jest tu mój mąż. Od tyłu, że się tak wyrażę. Teraz bardziej od boku. Chcemy zrobić, też tutaj powycinać troszeczkę zieleni, dlatego że no po prostu ta działeczka nam trochę pozarastała. Mamy też trochę inny pomysł na pewne rzeczy. Także będziemy was bieżąco informować i bieżąco wam będziemy pokazywać, jak to wszystko wygląda. Przyczepka będzie stała tutaj. W tym miejscu, gdzie auto. No ale to dopiero za parę dni planujemy przyjechać tutaj i się zadekować na dobre. Tak, Krzysiek, słuchajcie, kupił taki sprzęcior fajny. To jest baniak.
taki do oprysków. Kupiliśmy 12-litrowy, bo uznaliśmy, że więcej to... Preparatu mamy na 10 litrów, więc... Będzie idealnie. Właśnie będzie mówiłam, jasne, że kupiliśmy u naszego ogrodnika zaprzyjaźnionego, więc mamy zaufanie, że preparat dobry i nikomu nie zaszkodzi, ekologiczny. Właśnie, taki sprzęcie śmieszny. Testowaliśmy sobie w domu. Baniak jest od płynu na letniego. Tak. Ale jest wypłukany dobrze, także tutaj jest nie miernik, będziemy... Nie? Poza tym... Dobry miernik 5-litrowy. Właśnie coś takiego mamy. Mamy takie preparaty. Będzie najlepszym sposobem. Zamkniemy dziecko, co by mu... O nie, nie zamkniemy. Dobra, jedna składowa poszła. To już gotowe. I tam powiedział, że na 1400 metrów to te dwa trzeba zużyć. Czyli także 20 litrów w sumie. Tak. No ale tak trochę czuć. A i jeszcze mamy dodać do tego trochę krople, kapkę płynu do mycia naczyń. Mhm. Teraz Krzysiek dodaje. Jak dużo? Myślę, że tak, nie no, tak, no myślę, że więcej nie wiem. Więcej nie? Czy więcej nie wiem? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zostawmy tak. Mamy jeszcze, słuchajcie, coś takiego, to też kupiłam, bo ktoś nam to polecił, że to ułatwia rozpylanie niby. To jest taka instrukcja, ale się to stosuje właśnie w przypadkach, kiedy się robi różne opryski. No i niestety mamy tego litr, a to powinien być litr na jedna litr preparatu, więc dodamy po prostu pół na pół i zobaczymy, co się wydarzy. Okej. Okay. Tak, proszę cię bardzo, nie krępuj się. I tak już właściwie nic nie zrobimy z tą sytuacją. Jest tak na oko. Jeszcze to dodamy. I tam jeszcze było w instrukcji, że to trzeba bardzo dokładnie wymieszać. Także powodzenia, mężu. Będziemy mieszać. Jeśli się zastanawiam, szukam mieszadełka jakiegoś. No nie, można też tym wstrząsnąć. Z tym płynem do naczyń. Nie, ja nie wiem, czy płyn do naczyń nie miał spowodować właśnie tego zamglania. To będziemy mieli podwójną skuteczność. Jak będę chodził, to się będzie cały czas mieszać przecież. No tak. No też jak na górę wlałeś, nie? To też to. Uwaga, fajnie. Teraz idziemy się przebrać. Tak, my już będziemy. Jak nie widzieliście kosmitę, to za chwilę kosmita. Zobaczycie. Dzisiaj będzie wyglądał jak kosmita. Kosmici wylądowali. Tak jest. Teraz dla widzów o słabych nerwach prosimy o odejście od ekranu. Bo... Ja chciałem tylko powiedzieć, że te skarpety jak zakładam, to zawsze idę na salę pograć w piłkę. Tak, tym tak razem wyglądam. Założyłem i spełniają inną rolę, niestety. Ale nic, idziemy walczyć z insektami. Tak wygląda mój mąż, Ghostbusters wersja 2.0. No i na razie nasz stadion wygląda w ten sposób, słuchajcie. Jest jeszcze nieposprzątane, ponieważ to jest domek letniskowy. Jest jeszcze nieposprzątane po zimie. Ja się troszeczkę wzięłam tu jakieś tam różne rzeczy. Ja się wzięłam troszkę za łazienkę, ale to na razie jest, tak to wygląda. Jeszcze odkręcaliśmy wodę od Krzysiu, mistrz opryskiwania dzisiaj, który sobie tak, super poradził. Daliśmy radę. Daliśmy radę. Zobaczmy, jaki efekt. Także tak to wygląda, a potem słuchajcie, pokażemy wam, jak to będzie wyglądało, jak już posprzątamy. No i też w niedługim czasie pokażemy wam, jak wygląda nasza przyczepa nareszcie. Jeszcze będziecie dzisiaj świadkiem jednego zadania, które mamy do zrobienia. Chcemy spsikać i preparaty na mrówki kupiliśmy. Mamy to właśnie do bezpieczeństwa. Jeszcze się zastanawialiśmy, może ktoś ma to jakby... Jak macie jakiś inny pomysł na to, żeby insekty nie wchodziły tutaj do przyczepy, to co prawda jest, nie wiem, czy będzie widać. Sieteczka, nie? Ale taka siatka, duża. Ale no tam owady mogą wejść, bo to są za duża kratka. Patent na to, ktoś ma może jakiś patent na to, co zrobić, żeby właśnie nie wchodziły tutaj robaczki, oprócz takich psikadeł. Hmm. Więc znowu ta sama procedura. Zobaczymy, na ile to będzie. Dzisiaj robimy to dzisiaj, bo od jutra chcemy w tej przyczepie spać, więc... żeby już było wszystko zrobione. Bo tu mamy odpływ
Jeszcze się przymierzaliśmy do zamówienia tego kapselka, w końcu nie. Jest zamówione, tylko okay. Jeszcze nie przyszedł. Więc tutaj sobie zatkamy tą dziurkę i będzie ok. A tam to, słuchaj, ten plastik? To jest ogrzewanie. A, to jest ogrzewanie, no to tam to... nie. Jeszcze słuchajcie, jedna rzecz, teraz właśnie nam się w ostatniej chwili przypomniało. Chcieliśmy stópki też psikać. Bo to wiemy, że jest niestety miejsce newralgiczne, jeżeli chodzi o wchodzące mrówy. A mrówek byśmy nie chcieli mieć, bo to jednak ciężko jest się potem tego pozbyć. Matylda, przymknę się trochę. Dziecko, żebym ci nóżek nie stan. Raczej, żebyś mi brzucha nie chętnie. Automatyczne odchudzanie byś miała, o. Tutaj nóżki. Zrobimy najpierw tym preparatem z mikrogranulkami, a jutro na działce zrobimy tym zielonym, ekologicznym jeszcze raz. Oj, ja tak stanął. Ojojoj, wąsko. Wąski jestem. Bo właśnie widzę. Widzę. Właśnie widzę. O. Ta latarka jest niezbędna. Tak. Szczególnie, że coś w ogóle oświecasz. No dobra, to teraz już chyba... Teraz już chyba wreszcie wszystko. Tak naprawdę, słuchajcie, to kupiliśmy te preparaty głównie po to, żeby spsikać nóżki. I wypomniało się o nich w ostatnim momencie. Jeszcze króciutko wracam do tego zabezpieczenia na ten zaczep. Nie wiem, czemu wcześniej nie potrafiłem tego odpowiednio ułożyć, ale teraz już wiem, jak to zrobić. Jest to bardzo proste, już pokazuję. Po prostu w drugą stronę ja robiłem od tej strony, teraz od tej. Nie ma problemu. Trochę ciasno to idzie, ale to nawet może dobrze. Proszę bardzo. Jest założone. Wszystko działa dobrze. Jest ok. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę. I subskrybujcie.